Witam was. Czekajcie, tutaj sobie to dam. Przymknę drzwi, żeby nic nie przeszkadzało. Witam was. Nazywam się Janek Kocia Cipa i dzisiaj będę odpakowywać GTA 5. Jest to wersja konsolowa na konsolę NES, tak zwanego Pegasusa. Na pierwszy rzut oka widać, że pudełko jest ostro zmasakrowane. Wygląda, jakby wpadło do takiej maszyny, gdzie tam świnie zabijają. I nie pisze tu nic o GTA 5, a ja mam otworzyć GTA 5 przecież, a nic tu nie pisze o GTA 5. Nigdzie, nawet loga nie ma. I nie wiem, co tam będzie za konsola. Nie wiem, czy będzie niebieska, czy będzie siwa, nie wiem. Ale tutaj przeczytajmy pudełko. Raczej napisy na pudełku. NEF Build in Games. Nowe budowanie, nowo zbudowane gry, tak, no... Jak to powiedzieć? Nowszej generacji. Tutaj Second Joypad. Czy jakoś tak. No to jest jeden joystick. Tutaj jakieś kable. Optional. Opcje jakieś. Adapter tam jest i NTSC. PAL. To jest chyba nagrywanie, bo ja takie coś mam w cyfrówce. Dobra. Koniec tych pierniczeń. Otwieramy to. No, ostro jest zmasakrowane pudełko, ostro, nie wiem co to zrobili, ale nie wiem co to zrobili te Rockstar Games, ale nie powinni tego robić. Tutaj, na pierwszy rzut oka, rzuca nam się kominiarka. Ja sobie ją założę, ona jest z tego napadu z GTA 5. Już ją sobie zakładam. Chwila. No, całkiem fajna ta kominiarka. Ona jest z tego napadu, tam z tego GTA 5, z tego banku. No, całkiem dobra jest ta kominiara. Co my tu dalej mamy? Jest tutaj dyskietka GTA 5, popatrzcie jak to wygląda. Zarąbista, tutaj plastikonowe są napisy o epilepsji, ale ja nie mam epilepsji. No a tutaj co to jest zrobione? Co to zrobili? Tam to jest w środku. Tam jest ten kadrycz. Co oni to zrobili? Co to? Nic na pudełku nie pisało. Ani na aukcji w Allegro nie pisało, że to jest model do sklejenia i do składania. Nic takiego nie pisali na Allegro. Bo to jest Allegro kupione. Ja to kupiłem za 1000 zł. Tam opinie były, chyba 100 opin, że to jest bardzo dobra gra, bardzo dobra konsola. No, ja tam nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, zaraz to sprawdzimy. Chwila, czekajcie, ja to tutaj sadzę dobrze. Bo tutaj jakiś Chińczyk to zepsuł. Bo to jest schiniaczone, całe w Chinach zrobione, ale mam nadzieję, że to będzie działać. Dobra. Bierzemy tutaj konsolę. No, powiem wam, że już miałem parę Pegasusów w ręce. I grałem na nich, ale pierwszy raz widzę taki, jest to konsola, a zarazem joystick, na którym możemy napieprzać. To jest dziwne trochę, tutaj są kable, tu się wsadza. Tutaj jest włącznik on-off i jest ustawiony na on. Czyli już wiemy, że jakiś Chińczyk tutaj grzebał. Już to jakiś Chińczyk próbował, czy to działa. O, tutaj jakieś przyciski, co to jest? Kuźwa, bateria jeszcze trzeba wsadzać. A to... A, już wiem co to jest, już wiem. Tam na Allegro pisali mi, że to jest jak chciałbym grać bezprzewodowo, widzicie? Tutaj są takie... Takie coś tu jest. No to jest ta dioda taka, że jak chcę grać bezprzewodowo, to muszę baterię wsadzić, ale ja nie będę wsadzać baterii, bo to mi się skończą za chwilę wolę. Takie coś, to jest zasilacz. Tutaj mamy jeszcze kabel, ten taki do tego, no tam do wejścia z tyłu do telewizora. I jest joystick, no, ale to później się nim zajmiemy. No, pudełko jest nieźle zmasakrowane, nie wiem co to robili. Tutaj jest jakieś czarne, to chyba w węglu robili ten styropian, albo co, nie wiem. Ale ja sobie idę teraz tutaj. Popów, tu jest moja ławka, co na niej hardkorowo brzuch napieprzam, ale teraz jej nie będę używał,
biorę sobie tylko ten puf tutaj. O, sobie tutaj to ustawię. O, będzie zarąbisty widok. O, na takim telewizorze to będziemy puszczać, na takim telewizorze tutaj pilot, przycisk. Trzeba czekać, bo to jest HDMI LCD telewizor. On się długo włącza. No i długo się włączał, ale nawet krótko jest, włączył się, wszystko działa. Dobra, to zajmujemy się teraz, cofnijmy ten pilot. Zajmujemy się teraz podłączeniem tego ustrojstwa. Tutaj dajemy to. Teraz bierzemy sobie zasilacz. Ciekawe, czy to w ogóle będzie działać. 1000 zł na to dałem, musi to działać. Podłączamy sobie tu. I już idzie do gniazdka. Chwila. Jest. Wszystko pasuje. Nic nie trzeba przerabiać. Na chińskie rzeczy nic nie trzeba robić. Teraz bierzemy. To jest chyba ten kabel HDMI, o którym pisali na Allegro. Tam do wejścia do telewizora. No to tam to trzeba podłączyć, już to podłączam. No i tutaj jest mały problem, tu są dwa wejścia. Ja nie wiem, do którego wsadzić, jest V i A. Ja nie wiem, no. Tutaj wsadzę do V, może to będzie to. Nie wiem, co tu zrobili. Ale już to podłączyłem. I miejmy nadzieję, że to będzie działać. Chwila. Już podłączam. O. Jak widzicie, się tu coś pozmieniało. To znaczy, że to już zaczyna działać. Już faza idzie. Już faza ma ta konsola. Teraz bierzemy dyskietkę. Wsadzić, chodź. Chodź, tutaj nie chcę jakoś wejść. Co to tutaj jest? Nie chcę jakoś tutaj wejść. Czekajcie chwilę. Chodź, kurde, co to? Co to robił? Ja pierniczę, czemu ty nie chcę wejść? Najpierw jeszcze to tu leciało. Już to tutaj wsadzam, chwilka, już zaraz będzie gotowe. Powinno działać. A jak nie będzie działać, to odeślę. No ale mam nadzieję, że będzie działać i mam nadzieję, że jak nie będzie działać, to mi odeślą kasę. O, pasuje wszystko. Jest, siedzi jak ulał. O, już daje czadu ta konsola. Ta gra już daje czadu. O kurde. Trzeba to trochę ściszyć, później to zgłosimy. Konsola daje czadu już, proszę Państwa. No tam na Allegro pisali, że ona się długo ładuje, więc trzeba czekać. No to sobie poczekamy, ja za ten czas sobie tutaj rozplączę ten... Co to tutaj dalej? Czekajcie chwilę. Ja pierniczę, co to jest tu? Patrzcie, tutaj wapno jakieś dali na ten kabel. To chyba, żeby on nie zgnił, tak jak te drzewka. No tutaj nie wiem. O, tutaj wszystko jest końcóweczka, dobrze. Wszystko tutaj jest w swoim miejscu, nic nie jest poodzierany ten joystick. Zarąbiście wygląda, będzie dobrze się trzymać. I już sobie go tu podłączam powoli, czekajcie. Chwila. Bo tutaj coś... O, teraz dobrze. Jest kontrolka, się świeci. No i tutaj jest problem, wejście. O! Jest! Załącza się. Szybko joystick trzeba podłączyć. Jest! Akurat wsadziłem. Na ostatni moment. No już gramy, ja pierniczę. Proszę Państwa, to będzie coś. Idzie, będzie.
No to będzie coś. Już idziemy do przodu tutaj. I tutaj już go biorą. Ja pierniczę, on ma całe jakieś oko podbite. Już musimy tutaj sprawdzić. Chyba trzeba nacelować na niego. Bo to oglądałem już na YouTubie, jak to zrobić tutaj tą misję trochę. I tu się celuje teraz. O, wszystko działa płynnie. Wszystko działa. Tutaj jest drugi celownik, co to? Tutaj jest chyba na każdym przycisku celownik. A nie, tutaj są dwa te same przyciski. Idź, idź. Spieprzać. Nie szło się na chwilę ruszać. Teraz trzeba dzwonić gdzieś. O, wszystko działa. O kurde mać. Kuźwa, jakie efekty. Lepsze niż na Xboxie. Patrzcie, jak to idzie. Teraz do przodu, patrzcie. Cholera. Takie efekty to normalnie NASA nawet nie ma w komputerach. Patrzcie, jak to idzie. Grafika zarąbista. Tutaj jest to. Szybko, szybko. Szybko bierz tą forsę. Kliknij i. Klikamy. No i już bierze tą forsę. Bierz tą forsę. Szybko, szybko i spieprzamy do Miami City. Będziemy tam podrywać laski. Do przodu. Idziemy, idziemy. Spieprzamy stąd. Czemu on tak powoli idzie? O kurde, chwycili go. Co teraz? Trzeba zmienić chłopka. Tutaj się zmienia. Chyba tu? Tu teraz. Jest! Zarąbiście go zmieniło. I teraz strzelić. O! Ale dostał w czachy. Ale mu się zakopciło. Teraz do przodu idziemy. Brawo. No, zarąbiście tutaj to działa. To ja sobie w to będę grał. Tutaj trzeba klęknąć. Ja sobie w to będę grał. I później to ocenię, na ile to jest ta gra. Na razie tutaj kończę. Kurde, konsola się pali. To włączy. Kurde, mole. Trzeba tu otwierać szybko, ja pierniczę. Aż lepsze powietrze. No proszę Państwa, wam powiem, że to jest jednak szmelc chyba. Wszystko się tu prawie paliło. Ja normalnie na ostatni moment, na chwilę chwyciłem kamerę do ręki i nagrałem tylko, jak już konsola się pali, ale tutaj panele się paliły. Ten stołek prawie był już przyhajcany, ale jeszcze zdążyłem go zgasić. Widzicie, czarne nogi są opalone. Tutaj wszystko się paliło normalnie. Ta ładowarka się paliła z laptopa. Wszystko się podpaliło. Jak dupło to Enoros. Normalnie wszystko poszło. To jest szmelc tani. No tani to nie powiem, bo za 1000 zł, ale... Muszę to tu odłączyć. Końcówka wygląda, jakby ktoś ją specjalnie zjarał zapalniczką. No i powiem wam, że to jest daremne. Nie kupujcie tego. Nie warto to kupować, to mi się 10 minut pograłem i mi się to spaliło. Dopiero później na Allegro przeczytałem, że ta gra, te GTA 5 jest za słabe na taką konsolę. A ja nie przeczytałem tego, myślałem, a zagram sobie, bo to fajna stara konsola i sobie pogram, a tu nagle takie coś. No ale trudno, odsyłam to. Co tu mamy jeszcze na pudełku? Cholera mać, tutaj pisze. No to fajnie, jeszcze w dodatku to było demo. A, to ja już wiem, to było demo i temu się to spaliło. Bo te Chińczyki tak robią i te Japońcy. Bo oni praktykowali się na tym, mieli praktyki w czasie szkoły na u Rusów tam, u ruskich, na ruskim obozie. I oni nich tam, te Rusy uczyli, jak to robić tutaj, żeby to, jak to jest wersja testowa, to żeby to po upływie czasu się tu spaliło. No i powiem wam, że ja to odsyłam z powrotem,
Będę mi za to z powrotem dawać kasę, a kominiarki nie mnie odeślę, bo kominiarka jest fajna, będę się bawił w GTA. Powiem im, że wcale jej nie dostałem. I tyle. Się normalnie trochę zawiodłem. Wkurzyłem się na to. Tutaj zarąbista gierka. Pograłem sobie chwilę, ale chwilę sobie pograłem, to tam znowu to tam wpadło, bo jak przebłysk był, to od razu tutaj wpadło to, aż korki mi musieli wymienić przed chwilą z prądu, bo wywaliło tak, że aż się spaliły całkiem. No ja to kończę tutaj. To są szczątki tego. Także ja to odesyłam z powrotem do Allegro. Będą mi płacić z powrotem kasy. I żegnam was w tym filmiku i mówię wam, nie kupujcie tego. Ja idę na obiad. Is the